kierowca autobusu komunikacji podmiejskiej jadący ulicą Łokietka od ulicy Zacisze na skrzyżowaniu z ulicą Spokojną nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu samochodem ciężarowym, w wyniku czego doprowadził do zderzenia obu pojazdów. W wyniku tego zdarzenia kilka osób zostało rannych. Wstępnie na chwilę obecną mam informację, że jest to około 11 osób. Na miejscu cały czas pracują strażacy, policjanci oczywiście i służba. Widziałem na autostradę, czy jadą na się przyczepka. Ładowany, to mamy.